Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o rdzy. Ale nie byle jakiej, bo rdza na przykład w wężownicy w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Tak, to co widzicie, to jest wnętrze wężownicy, która jest zabudowana w większości zbiorników ciepłej wody użytkowej albo buforów. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, ale z racji, że jest to po prostu rura stalowa, która lubi korodować, szczególnie jeżeli nie jest zalana jeszcze wodą z inhibitorami korozji, a ma dostęp do świeżego powietrza. A jak powietrze, to i wilgoć. No i między innymi przez to właśnie takie rdzawe naloty robią nam się od strony wewnętrznej. Ciekawe co jest od drugiej. No tego nie jesteśmy w stanie za bardzo zobaczyć. Bo na przykład wężownica w zbiorniku ciepłej wody użytkowej jest malowana. Czyli teoretycznie, no nie powinno się tam nic takiego dziać. A wygląda to mniej więcej tak. Zbiornik ciepłej wody jest emaliowany od środka, więc ta wężownica od zewnętrznej strony też jest malowana. Dobra, wracamy do tej nieszczęsnej rdzy. Możemy oczywiście jakoś spróbować wypłukać tą wężownicę, co będzie bardzo wskazane, ale całego osadu rdzy nie jesteśmy w stanie usunąć. Tu na przykład dmuchnę z górnej części i cyk. I niespodzianka, bo wszystkie luźne elementy udało mi się wydmuchać. I tu właśnie dochodzimy do najważniejszego punktu programu, gdzie w dalszym ciągu będę upierał się, aby na powrocie z wężownicy zawsze był jakiś separator lub przynajmniej filtr skośny, który będzie miał możliwość wyłapania i odseparowania całego ferromagnetytu. I wtedy możemy mówić o zabezpieczeniu urządzenia, który jest narażony właśnie na te nieczystości. A w tym przypadku ferromagnetyt będzie osadzał się na pompach obiegowych, zaworach trójdrogowych, zaworach termostatycznych itd. Dajcie znak w komentarzu, czy zabezpieczacie powroty z wężownicy, czy jednak zostawiacie to, bo nikt wam tego nie powiedział.